trasie szybkiego ruchu. Jadę z prędkością 110 km na godzinę i wszyscy mniej więcej dookoła mnie jadą z taką samą prędkością. Trzeba sprawdzić skuteczność jazdy na właśnie gazie podczas takich warunków. Co jest tutaj kluczowe? Kluczowe będą wszelkiego rodzaju wyprzedzania. Potrzebujemy mieć możliwość szybkiego przyspieszenia podczas dużej prędkości. 110 km na godzinę to jest dosyć duży opór powietrza i przyciśnięcie pedału gazu, tak jak w tej chwili, muszę wyprzedzić. No nie będę wyprzedzał miesiąc, tylko dodaję lekko gazu, pięknie, zmieniam pas, manewr wyprzedzania za nami. Ciężarówki jadą mniej więcej z prędkością 80-90 km na godzinę. Mamy teraz taką sytuację, przed nami ciężarówka, jestem na szóstym biegu, dodaję bez redukcji, wyprzedzam raz, dwa, trzy, cztery, zmieniam pas, 4 sekundy, znowu, a więc można powiedzieć śmiało, że Blue Box również jest efektywny podczas jazdy na trasach szybkiego ruchu. Czy Blue Box to faktycznie nowoczesna instalacja LPG? Myślę, że zdecydowanie tak. Zaskakuje swoją funkcjonalnością, efektywnością działania zarówno w trudnych warunkach na hamowni, jak i podczas codziennego użytkowania na trasach szybkiego ruchu, czy podczas jazdy w mieście. Zdecydowanie polecam wszystkim tym, którzy chcieliby zamontować gaz w samochodzie.